Szanowni Państwo, kolejny dzień relacji ze zlotu miłośników broni palnej, czwartego z kolei zlotu. Tym razem ze mną pan Jarosław Randowski, redaktor naczelny poczytnego, znanego pisma Strzał. Tu widzimy również. Jest pan z nami od wczoraj. Co pan sądzi o imprezie i ciekaw jestem pańskiego zdania. No fantastyczna impreza. Muszę powiedzieć, że jesteśmy bardzo tak in plus tym ujęci. No to jest tak, w zalewie takich zwykłych targów, których w Polsce się w tej chwili namnożyło i takich targów myślisko-strzeleckich jest sporo. I one w sumie są wszystkie jednakowe, się różnią tylko lokalizacją. Jest ten sam zestaw firm, które po prostu żyją z stawiania się takich targów w sprzedaży. To takie, to już się robi trochę mało interesujące. A ta formuła zlotu, formuła właśnie prezentacji broni tak w dużej liczbie. Ja powiem szczerze, nigdy nie widziałem w Polsce w jednym miejscu, w ekspozycji, nawet powiedziałbym, że w ogóle w jednym miejscu, bo to w muzeum trudno tyle znaleźć, tylu i tak różnorodnych sztuk broni, to jest piękna sprawa. Tak jak na tym zlocie wczoraj było. Piękna sprawa naprawdę i to trzeba rozwijać, trzeba iść tym tropem. Może w kierunku również trochę tak, żeby tu bardziej była jakaś sprzedaż, żeby tu na zasadzie takiego gun show jak amerykańskiego, żeby to można było sprzedać. W Polsce mamy takie możliwości, tak? To jest wszystko broń prywatna, są prywatni kolekcjonerzy, więc umowami kupna sprzedaży to się załatwia. Ale równie dobrze może być to na zasadzie pokazów też. Tu jest, wczoraj był też ważny akcent, ta aukcja broni, to też jest ciekawe, też jest nowa rzecz, aż to nie była pierwsza aukcja, tak? Ale to była druga aukcja taka typu parkietowego. To jest też dla ludzi, którzy się tym interesują, jest to coś nowego, bardzo, bardzo ciekawego. Jak najwięcej takich, oczywiście jak najwięcej z pewną uwagą, to znowu nie powinniśmy iść w ilość kosztem jakości, tak? To jest, lepiej jest zrobić jedną, dwie takie imprezy w skali kraju nawet, czy nawet wręcz w ogóle jedno na razie, dopieścić to, tak? Tak. I tak jak mówię, jeszcze można było trochę bardziej skondensować, może trochę bardziej rozpropagować. Będziemy też próbowali tutaj pomóc w jakimś upowszechnieniu idei, bo idea jest naprawdę świetna i no warto, żeby w takim rodzaju takiego święta strzeleckiego iść w tym kierunku. Tak, to jest pewien rodzaj imprezy jakiejś odświętnej dla strzelectwa, bo tutaj się spotykamy z różnych kątów przyjeżdżają ludzie i firmy, które handlują bronią i prywatni posiadacze broni. Wiem, że parę osób wczoraj szukało futerałów do nowo nabytych jednostek, więc coś tutaj się w tym handlu prywatnym też działo. No i plany na przyszłość też są jakieś takie już mniej więcej rysujące się. Wiadomo, że już od pierwszego dnia tego zlotu organizujemy następny tak naprawdę. No, tak jak wszystkie takie imprezy doroczne, tak. Zaczynamy w momencie, gdy jeszcze nie zamknęliśmy tej poprzedniej edycji, to już zaczynamy następną. Tak, na pewno właśnie warto byłoby zrobić to, mnie się wydaje, w takiej formule, żeby połączyć i tą broń dawną, i tych kolekcjonerów, i te właśnie, mamy sporo firm, które dokonują obrotu bronią taką właśnie używaną. Tak? W ogóle w Polsce, jeżeli tak jakby wynaleźć ten segment rynku, który najbardziej kuleje, to kuleje najbardziej segment rynku obrotu bronią używaną. To jest, prawda, jak pan porówna na przykład z rynkiem samochodowym. Mamy dealerów nowych aut i bardzo, bardzo dużo, i to wielokrotnie więcej, tej oferty z drugiej ręki. Broń też jest przedmiotem, który jak najbardziej żyje potem w tym życiu drugiego, trzeciego, czwartego, pięćdziesiątego użytkownika. Dokładnie. I to trzeba dać szansę, tak? Czyli właśnie, żeby to działało, to musi być ta oferta pokazana, ona musi być skondensowana. Musi być tak, że jak ktoś przyjeżdża, chce kupić sobie, to ja bym tu nie przesadzał z tymi słowami, że tam do kolekcji, bo to wynika u nas z przepisów, tak? Że trochę dorabiamy sobie ideologię, bo nam przepisy każą, ale no, ktoś po prostu chce mieć tego
przysłowiowego Waltera. To jest zbieracz, to kolekcjoner, zbieracz, to jest za duże słowo. On po prostu, wie pan, to jest tak, no, mam 5 par butów i nie jestem kolekcjonerem butów, tak? Lubię określony rodzaj butów i mam w różnym kolorze. I tak samo chcę mieć z pistoletami, chcę mieć po prostu pistolet, no jakiś tam typ mi pasuje, ale chcę mieć i taki, bo raz mi się lepiej strzela z białego, z jasnego, a raz czarnego, więc to... Nie dorabiajmy ideologii, tak? Ktoś po prostu lubi, spełnia te wymagania, ma pozwolenie i on nie mu naprawdę nie kaszy mu udowadniać, dlaczego on akurat chce sobie kupić 15 Waltera PPK, bo chce. No i jaki problem? I niech kupi. I właśnie tu w takim miejscu on może ma przegląd, ma. Ale dobrze byłoby również, żeby w tym samym miejscu, w tej samej formie. Czyli nie w formie bardzo jakiejś odmiennej, ale w podobnej formie była już eksponowana broń nowa z importerów nowej broni. Mhm. Ich też trzeba zachęcić, żeby oni tutaj wystawili, żeby można było porównać rzeczy używane, nowe, żeby... No to jest... To... Cenowo i jakościowo, tak, no i stan i tak dalej. Oczywiście, tak, bo to również trochę by nam uporządkowało ten rynek broni wtórny, który czasami jest zupełnie odrealniony. Niektóre ceny bywają dziwne, tak? I to w jedną i w drugą stronę, tak? I nagle jakieś zaskakująco są te rzeczy niedocenione, albo są zaskakująco przeszacowane, przecenione. No, oczywiście to z czasem się ułoży, to tak jak wszystko. To są pierwsze takie imprezy, więc dajmy szansę. Ale dobrze byłoby właśnie kompleksowo. I wtedy nie iść w kierunku takim, żeby tu nie musi być ekspozycji myśliwskich kapeluszy, kapelusików, nic im nie ujmując. Tu nie musi być ekspozycji szaf na broń, czy tam powiedzmy wymiany skarpet, tylko właśnie iść w kierunku czysto broniowym. Plus niezbędne akcesoria, właśnie jakieś futerały, jakieś tuningowe akcesoria. Coś do konserwacji broni. No, tak, no ale takie właśnie z bronią jako głównym tematem. I to będzie piękne, bo sytuacja, w której można nam naprawdę te 2000 sztuk, czy 2,5 czy 3000 sztuk zobaczyć w jednym miejscu, ułożone obok siebie, to robi wielkie wrażenie. To jest piękna sprawa. Na mnie też to zrobiło wrażenie. Tak, i to naprawdę każdego, kto się bronią interesuje, kto ją lubi, trzeba zaprosić, bo to trzeba przyjechać samemu zobaczyć na własne oczy, żeby... To tak jak zachód słońca nad morzem. To nie można w telewizorze, to trzeba pojechać samemu zobaczyć. Tak jest. Dobra, dzięki wielkie za opinię. My dalej będziemy te zjazdy kontynuować. Mam nadzieję, że tutaj, na tym terenie, jak już się raz... Miejsce bardzo ładne. Tak, i pozwalają nam tutaj właściciele tego miejsca na pełną swobodę. Także myślę, że będziemy z tego korzystać. Także dziękuję bardzo. Dziękuję i zapraszam na stoiska.